Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka Gala Fame MMA 13. Jest z nami Kuba Poz, witam cię serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Żółwik. Siemanko, żółwik. Żółwik. To słynny taki będzie żółwik. Kuba, co się stało, że ci rękę, co z ręką? Wiesz, to wydaje mi się, że w drugiej rundzie, no niefortunnie trafiłem na jego łokieć. Przy sierpie, no i co, no i później walczyłem już z tą ręką. Wydaje mi się, że to druga runda, ale ta, bo później było jakoś tak właśnie opornie po prostu szło, no i czułem, że nie mogę już zrobić tak, jak chciałem, no. Ale ręka złamana jest, czy... Pęknięta, złamana, coś w tym stylu powiedzieli. Na początku mówię załamka, bo nigdy nie miałem złamanej ręki, ale potem tak, przewieźli mnie na tym wózku kawałek i mówię, nie no, wstaję, charakter trzeba pokazać, to nie, no i ten. I teraz jedziemy na SOR. Bo trzeba tam bardziej to usztywnić. Czyli czekasz na karetkę w tym momencie? Nie, powiedzieli, że nie zawiozą mnie karetką. Powiedzieli, że sam sobie muszę jechać. Czyli nie potrzebujesz tlenu? No, tak. Znaczy, tlen jeszcze jest, więc jest nie potrzebuję tlen, dodatkowego. Tlen jest zrobiony, tak, z trenerem zrobiłem tlen na 6 rund, więc jest dobrze. Kuba, powiedz mi, jak przebieg walki? Czy przeciwnik zaskoczył cię czymś? Powiem ci, że zaskoczył mnie tym, że był... No, słabszy niż myślałem, jak na to, że ja ćwiczę 3 miesiące od momentu, jak się dowiedziałem, a on tam, nie wiem, chyba 7 miesięcy czy coś takiego, no to kurde, jak mówił, że w 3 ciosy mnie zniszczy, tak, 3 rundy i nie zniszczył, więc sam się zniszczyłem, sam sobie winny jestem, no. Ale dałeś radę, 3 rundy, wytrzymałeś, walczyłeś dzielnie. Powiedz mi jeszcze, proszę cię, zadowolony z werdyktu jesteś? Czy no nie do końca. Tu trener był pewny, że wygrałem. Ja miałem wrażenie, że miałem więcej znaczących ciosów. Przede wszystkim te kopnięcia, które bardzo wchodziły. Ciosy tak samo. I po prostu zdziwiło mnie. Może niejednogłośną decyzją to tak, ale, ale jak oni powiedzieli jednogłośną, to nie zgadzam się z tym. A czy podczas walki próbowałeś knockout, duszenie, co chciałeś, w ogóle może zacznijmy od game planu, jaki był na walkę? No przede wszystkim, ogólnie to chciałem w parterze walczyć i nie wyszło, ale przynajmniej broniłem jego zejścia, no wiadomo, adrenalina i tak dalej i po prostu, no jakby tam zabrakło, no to dopiero druga taka walka i myślę, że z każdą kolejną, no to będzie większa pewność siebie. Próbowałeś zgarnąć knockout? Próbowałem go znokautować, no jak najbardziej, bo poczułem, że tam wchodzą te ciosy, ale no, w tej drugiej rundzie, nie wiem kurde w którym momencie, ale no ta ręka już mi uniemożliwiła. Chciałbym jechać już na ten. Jeszcze może Wiki, chociaż niech jedno pytanie zadam. Czy zważając na to, że nie jesteś zadowolony z decyzji sędziów, będziesz się do niej odwoływał? Wiesz co, teraz nie chcę podejmować żadnych decyzji, ponieważ no sędziowie to widzieli, ja byłem pod emocjami, dlatego zobaczę to i wtedy wydam jakąś opinię na ten temat. To życzymy ci dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo za wywiad. Czy będzie rewanż? Czy będzie rewanż? Kurde, nie wiem na tą chwilę, czy będzie rewanż, ale no, ja powinienem się po prostu lepiej przygotować i już być na tym poziomie, gdzie on tam ćwiczył 7 miesięcy, no to te 4 miesiące to jednak robi różnicę, więc... Ale zostajesz w MMA? Kurde, nie chcę powiedzieć tak, ani nie chcę powiedzieć nie, ale mam studia i chciałbym się w sumie na nich skupić jak najbardziej. No to MMA to jest taki, jak coś wpadnie, no to zobaczymy. To będziesz trenować. Tak. Dokładnie, teraz cały czas będę trenował, więc jak najbardziej. Czyli zostaniesz w treningach, tak? Tak. No to genialnie, Kuba, życzymy ci dużo zdrówka i daj znać co z ręką i co ze zdrowiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.